Poznań, nowy, zaskakujący kierunek studiów. Poznański Uniwersytet otwiera nowy kierunek. Od teraz można studiować groznawstwo. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu otwiera nowy kierunek, informuje Głos Wielkopolski. Będzie nim groznawstwo, a pierwsze zajęcia odbędą się już w roku akademickim 2021-2022. Kierunek ma być idealnym wyborem dla pasjonatów gier wideo. Decyzję o otworzeniu kierunku ogłosił w mediach społecznościowych Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM, który wcześniej prowadził także studia filmoznawcze. To jedyny taki kierunek w Polsce, powstały z myślą o Was i Waszych zainteresowaniach, a także z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, kompleksowo kształcący w zakresie gier cyfrowych, napisano we wpisie Instytutu na Facebooku. Połączenie nauk humanistycznych i technicznych groznawstwo, wedle opisu zawartego na stronie kierunku, ma być dobrym wyborem dla osób interesujących się grami wideo oraz m.in. wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością czy technologiami cyfrowymi. Nauka ma łączyć aspekty humanistyczne z naciskiem na m.in. znajomość filmu i literatury z wiedzą techniczną. Na pierwszym semestrze mają się odbywać zajęcia z takich przedmiotów jak globalna historia gier komputerowych, analiza gier wideo oraz podstawy scenariopisarstwa gier. Jaka praca po groznawstwie? Program studiów został zaplanowany z myślą o zawodach, w których będziecie mogli się realizować po ukończeniu studiów, można przeczytać na stronie kierunku. Praktyczne i teoretyczne zajęcia mają dać później absolwentom możliwość znalezienia pracy na rynku medialnym lub na przykład znaleźć zatrudnienia w firmach działających w branży wydarzeń transmedialnych przy przeglądach, konwentach i tym podobne. Studenci groznawstwa po ukończeniu studiów mogliby według zapewnień uczelni odnaleźć się także m.in. w pracy w studiach deweloperskich czy instytucjach publicznych i kulturalnych działających na polu biznesu cyfrowego. Nieduży nabór. Pierwsza tura rekrutacji na UAM rozpocznie się pod koniec czerwca bieżącego roku. W tym etapie absolwenci szkół będą mogli składać dokumenty między 28 czerwca a 9 lipca. Na pierwszy rok groznawstwa ma zostać przyjętych maksymalnie 30 osób.